Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o moich włosach, o pielęgnacji moich włosów, ponieważ od momentu, kiedy je obcięłam, a było to w styczniu, dostaję od Was pytanie: Anita, zdradź, jak teraz o nie dbasz, co robisz, na co zwracasz uwagę i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałam, że przygotuję dla Was taki film i opowiem Wam dokładnie, jakie aktualnie stosuję produkty, na co zwracam uwagę, co się zmieniło, co pozostało i tak dalej. Od razu też zaznaczam, moi drodzy, ponieważ za każdym razem, kiedy pokazuję Wam filmy, w których opowiadam Wam na przykład o moich włosach, to pojawiają się takie komentarze: no tak, ale to są bardzo drogie produkty, to nie są produkty dostępne w drogeriach i tak dalej. Słuchajcie, podkreślam, to jest pielęgnacja moich włosów. To jak o nie dbam, jakie kosmetyki stosuję, jakie ja wybieram dla siebie pod kątem moich włosów. Wy możecie robić zupełnie co innego. Wy macie inne wymagania. Wy wiecie, czego wasze włosy potrzebują, na co zwracacie uwagę. Macie inny zasób portfela, szukacie innych kosmetyków. Wy możecie postępować zupełnie inaczej. Ja po prostu opowiadam wam, i dzisiaj też tak zrobię, jak ja dbam o moje włosy, jakie ja kupuję i stosuję kosmetyki. I podkreślam, to jest mój wybór związany z tym, na co ja zwracam uwagę, co się u mnie sprawdza lub też nie, jakie są moje włosy i jaki mam zasób portfela. No dobrze, to zaczynamy od samego początku, czyli od mycia skóry głowy i mycia moich włosów. Tutaj absolutnie nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o kroki, które wykonuję, czyli zaczynam najpierw od umycia włosów i końcówek, a później myję drugi raz, już zwracając uwagę na skórę głowy, czyli dokładnie tutaj wszystko masuję, z każdej strony, za uszami, tutaj dokładnie też przy, widzicie, tutaj przy samym tym, no brakuje mi słowa, no wiecie, o co mi chodzi, przy samej twarzy, więc staram się tutaj też pomasować trochę ten szampon, no i następnie zmywam moje włosy letnią wodą. Pokażę Wam teraz produkty, które stosowałam, które stosuję zarówno w pierwszym i w drugim kroku i które będę stosowała, żebyście też mogli zobaczyć co i jak. Jeśli śledzicie moje vlogi, daily vlogi czy te filmy, w których robię projekt Demko, to też za każdym razem widzicie, jakie kosmetyki stosuję. I w ostatnim czasie były to produkty z takiej różowej serii od marki Kevin Murphy, które bardzo lubię i bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Jest to półka profesjonalna, kosmetyki profesjonalne, i tam był szampon, który naprawdę bardzo fajnie u mnie się sprawdza, który już wykorzystałam, no i teraz pokażę Wam te pozostałe produkty. Jakiś czas temu otrzymałam od marki Health Labs przesyłkę PR-ową, w której były produkty do pielęgnacji włosów, tylko szampon nawilżający z prebiotykami, maska, jeszcze jest tam odżywka. No i słuchajcie, wprowadziłam ten szampon do mojej pielęgnacji w tym pierwszym kroku oczyszczania. W drugim też przetestowałam i teraz tak, w pierwszym sprawdza się całkiem dobrze, w drugim niestety nie. Nie wiem, być może moje włosy po prostu na ten szampon tak reagują. W pierwszym kroku do takiego oczyszczania włosów fajnie je rzeczywiście oczyszcza. Wy wiecie, że ja stosuję dużo lakieru do włosów, więc też zależy mi na dobrym oczyszczaniu. I okej. Natomiast w drugim kroku miałam wrażenie, że te włosy robiły się takie twarde, takie nie do końca przyjemne, więc zamieniłam po prostu sobie te kroki i stosowałam ten szampon w pierwszym kroku i jestem, słuchajcie, już na jego końcówce, tak naprawdę może na jedno użycie czy na dwa użycia ten szampon będę miała, ale też w ostatnim czasie postawiłam na szampon, który wiele osób mi polecało i też dostałam go w paczce PR-owej od marki L'Oreal. Ja generalnie nie stosuję produktów z tej serii, nie do końca się z nimi lubię, moje włosy nie do końca jakoś lubią te produkty profesjonalne L'Oreal. Niekoniecznie nie. No i słuchajcie, wprowadziłam ten szampon w drugim kroku oczyszczania, czyli najpierw było oczyszczanie szamponem tym z Health Labs, z prebiotykami, a następnie ten szampon. Jestem już w połowie butelki, ale szczerze też jakoś specjalnie ten szampon mnie nie zachwycił. On miał tutaj niby robić wow, że jakiś tych 5 aminokwasów i w ogóle profesjonalna półka, no ale nie, no jakoś specjalnie mnie ten szampon nie zachwycił. Natomiast zużywam
nie wiem, może pod koniec opakowania okaże się, że jest ok. Natomiast chciałam tutaj też jeszcze podkreślić, że, bo pewnie się o to zapytacie, ja nie stosuję kosmetyków, szamponów naturalnych. Dlatego, że moje włosy nie lubią się z takim myciem. Bardzo ciężko się rozczesują. Są twarde, są takie, robią się sztywne. Już nie wspomnę o tym, że bardzo często po takich szamponach swędzi mnie skóra głowy. Nie wiem, od czego to jest zależne. Być może właśnie od tego, że jest tam dużo substancji pochodzenia naturalnego i po prostu moja głowa, skóra głowy, moje włosy nie lubią się z takimi produktami, więc ja nie widzę sensu przechodzenia na naturalne kosmetyki, kiedy mam później taki problem i muszę się denerwować z włosami, więc wolę postawić tutaj jednak na tę półkę profesjonalną, ale tak jak mówię, ten szampon od Health Labs nie do końca się u mnie dobrze sprawdza, nie jestem jakoś zachwycona, żeby powiedzieć, że to jest produkt wow, tak samo jeśli chodzi o ten kosmetyk od marki L'Oreal, chociaż wiem, bo pisałyście mi dziewczyny, że u Was bardzo dobrze ta seria się sprawdza. Ale idziemy dalej, ponieważ jakiś czas temu stwierdziłam, że bardzo chciałabym przetestować drogą markę, która z kolei ma świetne opinie i jest to marka Oribe. I to jest szampon, który za chwilę wprowadzę do mojej pielęgnacji. Podobno jest genialny, zobaczymy, no oczywiście opakowanie jest przepiękne, ale tu nie chodzi tylko o samo opakowanie, tylko po prostu o to, co ten kosmetyk zawiera w składzie i jestem bardzo ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi, bo tak jak mówię, za chwilę będę go stosować w mojej pielęgnacji oczyszczającej oraz drugi produkt, który wprowadzę i jest to produkt od Illa Hair. Ja ten kosmetyk już doskonale znam i wiem, że jest fantastyczny w działaniu, a dlaczego go wprowadzę? Dlatego, że właśnie kończę ostatnią buteleczkę z wcierki z kuracji Illa Hair, zaraz Wam o tym opowiem i przejdę właśnie na ten szampon, czyli będzie się u mnie pojawiało takie połączenie. No i dobrze, mamy zrobione oczyszczanie skóry głowy i oczyszczanie włosów. Co dalej? Dalej jest odżywka. W mojej pielęgnacji ta odżywka zawsze jest po myciu i pojawi się tutaj kilka produktów. Jeden już Wam pokazywałam właśnie zdękowana, w sumie to dwa, bo jedna była odżywka od marki Kevin Murphy, właśnie ta różowa, ta z tej różowej serii, a druga odżywka, którą ostatnio zużyłam, jest od marki Moroccan Oil, taka biała, silnie nawilżająco do włosów farbowanych i bardzo, bardzo fajny produkt. Natomiast w ostatnim czasie stosowałam odżywkę, taką właśnie czarną, z marki Oribe, bo powiedziałam, że chcę trochę przetestować i poznać lepiej tę markę. I wiecie co, świetna jest ta odżywka, taka gęsta, daje naprawdę ładny efekt na włosach. Moje włosy są takie lśniące, zbite, gładkie. Jedyne co mnie w niej denerwuje, to troszkę to opakowanie, bo jest takie twarde, ciężko się wyciska, ale do przejścia, słuchajcie, bezproblemowe. Tutaj wszystko się fajnie otwiera, także daje radę. Gdyby ta tubka była taka bardziej miękka, to już w ogóle by było idealnie. Natomiast maska, odżywka świetnie się u mnie sprawdza i już mi się kończy, więc zaraz przetestuję kolejną odżywkę od marki Oribe, która podobno jest jeszcze lepsza od tej czarnej. Nie wiem, słuchajcie, czytam różne opinie, dowiaduję się od różnych osób, i widzę, że niektórzy lubią ten produkt, niektórzy wolą ten produkt. Ja jestem bardzo ciekawa, jak zadziała ta właśnie odżywka na moje włosy, która ma dawać też w ogóle genialny blask. Wybaczcie, jestem trochę przeziębiona, więc możecie słyszeć trochę inny mój głos. Natomiast zobaczymy. Ma być blask, ma być piękny taki kolor, podtrzymanie tego koloru, zadbanie o włosy. Będę testowała i będę sprawdzała. Ale oczywiście dwa razy w miesiącu, nawet czasami trzy razy, to zależy jak moje włosy po prostu wyglądają i w jakim są stanie. Sięgam też po maskę i moja ukochana, ulubiona maska to jest właśnie marka Moroccan Oil, ta seria Repair. Ja już Wam wielokrotnie o tej masce opowiadałam, to też jest drogi produkt, ale naprawdę to, co ona robi z moimi włosami, jest po prostu wow. Ja w ogóle uwielbiam produkty marki Moroccan Oil, one się u mnie dobrze sprawdzają. Nie wszystkie, bo testowałam też różne, które tam nie do końca moje włosy polubiły co i jak, ale na przykład ta maska
jak dla mnie jest świetna, więc nakładam ją, troszeczkę ją podgrzewam, wiecie, zakładam sobie turban, podgrzewam sobie te moje włosy, trzymam tam te 5 minut, 5 do 7 minut i zmywam. I naprawdę jest super. Także to, jeśli chodzi o taką stałą pielęgnację, która u mnie jest, produkt, który stosuję, i teraz przejdziemy do tego, co zaczęłam stosować po obcięciu moich włosów, takie kuracje, bardziej skondensowane, że tak powiem, suplementy i nie tylko. Stały punkt pielęgnacji włosów i skóry głowy to jest peeling. I mówię Wam o tym od wielu, wielu lat. I cały czas jest ten sam peeling, czyli trychopeeling od marki Bandy. Ja ten produkt kocham, testowałam różne kosmetyki, takie peelingi do skóry głowy, bardziej naturalne, no przeróżne, słuchajcie. I zawsze wracam do tego. Po prostu on u mnie najlepiej się sprawdza. Na mojej skórze głowy najlepiej. Włosy odbijają, nie mam problemów z przesuszeniem, z suchością, złuszczeniem się, z jakimś podrażnieniem. Po prostu uwielbiam ten produkt i stosuję go 2 razy w miesiącu. Od momentu, kiedy ścięłam włosy, postanowiłam wrócić do kuracji na skórę głowy, do wcierki i laher, którą stosujemy przez 5 tygodni, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja miałam takie dni, że po prostu po nią nie sięgałam, więc trochę mi się ta kuracja też przedłużyła w czasie i teraz zużyłam ostatnią buteleczkę i myślę, że jutro to już będzie ostatnie w ogóle użycie. Co robię? Nakładam na skórę głowy, a następnie wmasowuję czymś takim. A no takim, słuchajcie, masażerkiem. Bardzo zresztą fajnym, kiedyś używałam takiej łapki do włosów, też Wam pokazywałam, ale przeszłam właśnie na to i najpierw aplikuję wcierkę na skórę głowy, a następnie sobie tą głowę masuję. I wiecie co, jeszcze tak wieczorami czasami, kiedy mam ochotę, nie wiem, oglądam jakiś film gdzieś tam na Netflixie albo czytam książkę, to też łapię za ten masażer i po prostu na tak włosy rozpuszczam i tutaj na suchą skórę głowy też sobie tam masuję przez kilka minut. Nie wiem, czy to coś daje, nie wiem, czy trycholodzy to zaakceptują. Słyszałam różne opinie na temat takich masażerów, ale wiecie co, dla mnie to jest taki z jednej strony relaks, trochę takie pobudzenie tej skóry, krążenia. Jeszcze dodatkowo, kiedy stosuję wcierkę, która ma zapobiegać nadmiernemu wypadaniu włosów, ale też sprawiać, że te włosy będą szybciej rosły, widzę efekty i widzę, że te moje włosy naprawdę szybko rosną, czyli szampon, tutaj wcierka, odpowiednia pielęgnacja, odpowiednie mycie, do tego dołożymy jeszcze ten peeling, który musi złuszczać skórę głowy i o tym też warto pamiętać, wszystko to daje u mnie naprawdę bardzo fajne efekty. Lecimy dalej, bo jeszcze przed suszeniem moich włosów nakładam produkt na końcówki. Uwielbiam od wielu lat ten oto olejek Moroccan Oil i u mnie sprawdza się genialnie. No w ogóle nie będę Wam tutaj za każdym razem powtarzać tych samych rzeczy i tych samych kuracji, tych samych produktów, ale po prostu on się u mnie świetnie sprawdza. Już mi się kończy i przejdę, wrócę tak naprawdę z powrotem do olejku od Olaplex. Numer 7. Bardzo lubię ten olejek. Uważam, że też jest świetny i tak naprawdę mogłabym polecić Wam te dwa produkty jako takie produkty już na zakończenie pielęgnacji, które fajnie te włosy już tak, wiecie, wygładzą, przygotują do suszenia, do stylizacji. No u mnie po prostu sprawdzają się świetnie, ale mam jeszcze jeden kosmetyk, który kompletnie się u mnie nie sprawdził i znowu będzie to marka L'Oreal, bo to był kosmetyk, który dostałam właśnie w tej przesyłce PR-owej. I to jest taki peptydowy z 5 aminokwasami Bonder, czyli właśnie też nakładamy takie kremowe serum, które nakładamy na końcówki włosów jeszcze przed suszeniem, to daje na moich włosach zdecydowanie lepsze efekty niż ten produkt od L'Oreal. Ale muszę tutaj też podkreślić jedną ważną rzecz. Chyba największą rewolucję, jeśli chodzi o moje włosy, zrobiła suszarka Dysona. Tak. Już słyszałam różne opinie na temat tego, jak pokazałam Wam tę suszarkę, że jestem snobką, że tyle pieniędzy i tak dalej. Słuchajcie, może i tak, ale jeśli komuś zależy na tym, żeby zainwestować no niemałe pieniądze w sprzęt, który będzie dawał genialne efekty,
to ja będę Wam polecać, chyba będę kolejną osobą, która będzie polecać po prostu tę suszarkę od marki Dyson. To w jakim tempie ona suszy włosy, to jakie włosy są gładkie i miękkie po tym wszystkim. Przejście z takiej tradycyjnej suszarki, a ja miałam suszarkę Philipsa przez bardzo wiele lat, taką biało-różową, która była jedną z lepszych suszarek i całkiem dobrze się u mnie sprawdzało, do momentu, kiedy nie przeszłam na tę suszarkę i zobaczyłam, jaka jest ogromna, słuchajcie, różnica w jakości tych włosów, to nawet ostatnio stwierdziłam, że może zrobić sobie taki eksperyment, kupić tanie produkty drogeryjne do pielęgnacji włosów i sprawdzić, czy ta suszarka dalej będzie dawała taki efekt. Czy to jest efekt połączenia działania Dysona z dobrymi, profesjonalnymi kosmetykami, które osiągam w pielęgnacji moich włosów, czy to jest tylko i wyłącznie efekt samego Dysona. Nie wiem, może zrobię taki test, dajcie znać, co wy o tym myślicie i wtedy przekonam się, o co tutaj tak naprawdę chodzi, ale połączenie działania tej suszarki, oszczędność czasu, tego, że już nie muszę tych włosów prasować prostownicą, że one się pięknie układają, że naprawdę długo się układają, że szybko się suszą, że nie są zniszczone, że nie mam zniszczonych końcówek. Zresztą ja nigdy nie miałam zniszczonych końcówek, bo bardzo dbam w tych produktach pielęgnacyjnych o to, żeby te włosy były jednak dobrej jakości, ale po prostu, no słuchajcie, no co tu dużo mówić. Suszarka Dysona u mnie naprawdę genialnie się sprawdza. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, czyli suplementacja, bo tak naprawdę sama pielęgnacja to jest połowa sukcesu. Ważne jest też to, co dostarczamy do naszego organizmu, jak się oczywiście odżywiamy. Z włosami to jest tak naprawdę bardzo dużo takich składowych, hormony, stres, styl życia, dieta, odżywianie, suplementacja i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę pielęgnacja to jest jedna część, ja nie stosuję żadnych zabiegów na skórę głowy, raz na jakiś czas pójdę do fryzjera, coś tam wykonam, ale to jest naprawdę, słuchajcie, sporadycznie, jednak bardziej zależy mi na tej pielęgnacji domowej, odpowiednim sprzęcie, które będzie też dbał o moje włosy, no i suplementacja. I tak naprawdę ze wszystkich suplementów, które stosuję w takiej mojej codziennej diecie, jest jeden suplement, który stosuję od dłuższego czasu i który wiem, że jest odpowiedzialny za to, że na mojej skórze głowy wyrasta mnóstwo takich, wiecie, baby hair, ale też widzę, że jak na przykład robię sobie tam przerwę w momencie, kiedy ma do mnie przyjść, kiedy zamawiam, czy coś w tym stylu, czy gdzieś wyjeżdżam i go wtedy nie używam, widzę, jaka jest jakość włosów, widzę, co się z włosami dzieje. Mowa tutaj o peptydach kolagenowych Beauty Focus Collagen Plus, które pokazuję Wam już od dłuższego czasu. Ja cały czas je przyjmuję i wiem, że to też jest zasługa tych peptydów, że te włosy lepiej rosną, szybciej rosną. Także pielęgnacja, kosmetyki, wcierka, peeling do skóry głowy, odpowiednie szampony, kroki, mycie, odżywki, maski. To, słuchajcie, to wszystko ma wpływ na to, jak wyglądają moje włosy, jak się zachowują tak naprawdę po ścięciu, a rosną no momentalnie. Jeszcze niedawno nie mogłam ich tutaj związać, bo po prostu wszystkie włosy mi tutaj z tyłu wychodziły, a już dzisiaj mogę sobie z powrotem wiązać wysokie kocyki i wiem, że to nie jest dobre, bo wszyscy odradzają takie wiązanie włosów, no ale ja lubię, ja po prostu lubię siebie w takich związanych włosach, ale też widzę, ile tych włosów wypada, jak często, jaka jest ich gęstość, jak idę do fryzjera, to widzę, co fryzjer mówi, słyszę, co fryzjer mówi, jak ocenia moje włosy. Więc widzę, że jednak te wszystkie kroki, które wykonuję gdzieś tam, mają znaczenie i wpływają na to, jak moje włosy wyglądają. Podkreślę to jeszcze raz. Ja wiem, że ja stosuję droższe produkty, że mam Dysona w swojej pielęgnacji, ale tak jak mówię, mi bardzo zależy na tym, żeby jednak te włosy były takie, na jakich mi zależy. I to dają mi między innymi te produkty, które stosuję. Oczywiście, że testuję nowości, no bo sami widzicie, zabrałam się za testowanie produktów marki L'Oreal, które u mnie się kompletnie nie sprawdziły, a też należą do tej wyższej półki cenowej. Sprawdziłam kilka innych produktów, które też nie do końca.
Mam też w zanadrzu pewne maski i produkty, które chciałabym przetestować, więc będę je sobie tam stopniowo wprowadzać, no ale teraz już wiecie, jak to aktualnie u mnie wygląda. Jak wygląda ta pielęgnacja? Co stosuję, jakie kroki wykonuję, jakie kosmetyki? Więc mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i dajcie znać w komentarzach, czy znacie któryś z tych produktów, czy u siebie stosujecie, jaką wy macie pielęgnację, na jakie kosmetyki wy zwracacie uwagę, jak zachowują się wasze włosy. Jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda, no bo ja dzisiaj dzielę się z wami moją pielęgnacją i moimi krokami, więc bardzo chętnie poczytam komentarze z waszą pielęgnacją i z waszymi krokami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność, że wytrzymaliście do końca tego filmu. Czekam oczywiście na komentarze i widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!